Witam serdecznie, wracamy na ten zimny padł do Hardwares 2 w poszukiwaniu jakiegoś sposobu na pokonanie Mamona, ale w międzyczasie sobie powykonujemy trochę tych misji, które tu widać na ekranie. Zrobiliśmy jedną, znaleźliśmy uciekinierów, a raczej jednego uciekiniera, który, no żeby przetrwać, posunął się do dość... nietypowych rozwiązań, to znaczy no, jadł swoich kompanów. Ciężko oceniać to z punktu widzenia osoby, która może nie przymierała głodem, to jednak wydaje się być dość dziwne, no ale nikt z nas chyba nie był w tej sytuacji ekstremalnej. Co by człowiek zrobił, by ratować swoje życie? Oddaliśmy go z kompanom, nic im nie powiedzieliśmy. Ciekaw jestem, czy będziemy musieli się zmierzyć z konsekwencjami tego czynu. Tymi czy innymi. Farma Kellera. Tu chyba nas jeszcze nie było. Nazywać to farmą, to by było nadużycie. Kupa luźno pozbijanych desek i połamanych ogrodzeń. Ten, kto prowadził to miejsce, fatalnie się spisywał. Ale sam Keller nie był taki zły. W każdym razie ponoć lubił pohandlować. Dobra. Witajcie. I jak mogę wam pomóc? O, tę mordę już znamy, czyli ikonki będą się... zmieniać. Co masz ciekawego? Masz te mięsa. Trochę strzelb, coś tam. My co prawda biedni jesteśmy w tej chwili. Znaczy nie aż tak bardzo, no ale jednak. Ten węgiel mieliśmy do... A, zapomniałem. Węgiel i zapasy mieliśmy dowieźć do tych właśnie uciekinierów. Dobra, to jeszcze tam wrócimy. Jak tam życie w Oregonie, panie Keller? Och, ciężko jest. Ciężkie życie, moi drodzy. Tu na północy wszystko chce was zabić. Cały czas. Przyroda, tubylcy, zwierzęta. Ale najgorsi są ludzie, panie Carter. Jak Boga kocham. Najgorsi są ludzie. Okej. Okay. Co, tyle? Dobra, a gdzie byli ci uciekinierzy? Dajcie mapę. Weźmy sobie północ. Tu przy Zejku byli ci uciekinierzy. Idziemy do Zejka. Zapomniałem totalnie, że tam ludzie czekają na węgiel i zapasy. W sumie mógłbym przyspieszać. Podchodząc do... Przepraszam. Podchodząc do budynku, ujrzeliśmy tłum ludzi. Osadników Indian to już znamy. Porozmawiaj z uchodźcami. Tu. A, dobra, to u Zejka było. Myślałem, że ten. Przynieśliśmy jedzenie, proszę. A to oddzielnie jest. Okej. Okay. Bójka. Przynieśliśmy jedzenie, proszę. Świetnie, wreszcie mogę nakarmić tę masę ich własnym żarciem. Dzięki wielkie, w zamian za pomoc oferuję zniżkę. Super. Dwa, oto węgiel. To zapewni im trochę ciepła, dzięki. A tu drobiazg dla ciebie za fatygę. Dynamit. Jak tam ta zniżka? Faktycznie coś tam staniało. Śrutówka. Mamy jakieś lepsze szczelby. No nie, nie bardzo. Może... A, ma popisowy strzał, czyli to jest umiejętność z broni. No dobra, wróć. Odejdź. Dobra, teraz idziemy w tamtą stronę. Ale popy tata lają. Pół jeden.
Dobra, teraz mamy już teren, którego nie znamy. Sobie trochę zwolnimy. Jojo, zespotowałeś, to jest punkt naszej misji. Ale ja chcę trochę też pozwiedzać. O! Obóz tancerzy cieni, znaleźliśmy. Dobrze, to idziemy tu. Obóz tancerzy cieni był skrupulatnie ukryty. Tylko dzięki umiejętności Klalish udało nam się go dostrzec. Tancerzy było wielu, więc nie podchodziliśmy zbyt blisko, by uniknąć wykrycia. Zaznacz lokalizację na mapie. No, to teraz z powrotem do naszego dobrego porucznika Drake'a. No, gdzie ten Drake był? Drake był gdzieś przy Kalakala. Moment, mapa. Znowu na północ sobie skierujemy. Tu był obóz wojskowy. Biegnijcie. Odwiedź dowódcę. Podaj lokalizację obozu tancerzy. O, tutaj znaleźliśmy ten twój obóz tancerzy cieni. Uwolnij chłopaka, nie ma z nimi nic wspólnego. I tak oto porucznik Drake, jak na mój gust bardzo rozsądny człowiek, wypuścił więźnia. Mogliśmy już wracać do wioski i zdać raport z happy endem. Dobra, kwatermistrza Sodnaszce. Możemy się wyleczyć tu lub handlować. A, bo on ma te dużo takich fajnych rzeczy. Czy coś takiego. A to też 8. Tylko, że ma ten efekt. Osłabienie szansy na trafienie. Postać ma minus 25% szans na trafienie, kiedy używa tej broni. Strzał może kontrować. A, bo punkty akcji ma 2 tylko, nie 3. Nie wiem, czy bym tak naprawdę chciał tamto. Dobra. Odejdź. To wracamy do wioski. Trochę się pokręcimy, co? Doktorka, nie przekaż starszym, że uwolniłeś posłańca. Maczuga z żuchwy bizona. Jeden punkt akcji, obrażenia 3. Maczuga wykonana z żuchwy bizona. Wierzy się, że obdarza ona właściciela siłą tych szlachetnych stworzeń. Okulawienie może zrobić. Fajnie. Dobra. To dajemy dzieciaka. Udało nam się uwolnić chłopaka. Jest cały i zdrowy i niedługo powinien wrócić. Macie moje słowo. Pewnie go ktoś przejmie. Jest wdzięczny. Teraz wraz ze starszyzną muszą zdecydować, co dalej. Daje nam ten artefakt w nagrodę. Powinniście się czuć zaszczyceni. No jesteśmy. Dobra, coś jeszcze macie? Problem jakiś? Nie. To mamy zrobione. Pokaż tą maczugę. Może warto by było, tak jak jemu, wrzucić to na przykład na drugie?
Głównie strzela z pistoletu, nie ma strzelby. No bo tu jest krwawienie. Obrażenia też 3. Krwawienie według mnie jest lepsze. Z tym oszołomieniem byśmy... Ale to też jest dobre, bo... jak nie może używać broni, no to nie może atakować, tak? Czyli ona względnie bezpieczna jest. To chyba tak zrobimy, że damy jemu. Niech sobie trochę pobije też wręcz, jak będzie możliwość. I tyle. Fine Falls. Nie ma przejścia, i tak musimy tędy przejść. Dobra, biegnijcie, koniki. Kasa by się przydała. Dobra, zobaczmy tu. Skoro mamy po drodze, to zobaczmy. Pine Falls, spore miasteczko, wreszcie otoczył nas gwar prawdziwej społeczności Hardego Zachodu. Na szczęście mieszczuchy były tak ze sobą, tak sobą zajęte, że Bill i Jeleń nie rzucali się za bardzo w oczy. Rozejrzyj się po mieście. New town, new trouble. Ha! Makes me feel alive again. Całe to zamieszanie związane było z ekspedycją ratunkową. Dobrzy ludzie z Pine Falls ruszali na pomoc braciom z Boomtown. Ta akurat pewnie bardziej obchodziły ich skóry i pociągi uziemione w Boomtown. Ale by je zdobyć, i tak musieli oczyścić z lawiny wschodnią przełęcz. Oj tam, oj tam. Powiedzmy, że wspólny cel ich tam połączył. To poważna sprawa. Jeśli przełęcz nie zostanie otwarta, ludzie w dolinie, wliczając wszystkich w Boomtown, zginą, nim skończy się ta zima. O. Lazarusa czy Jelenia? Nie no, miejmy nadzieję, że im się uda, no. Dwa. Cóż, życzę im powodzenia, serio, ale chwilowo mamy ważniejsze sprawy. Dobra. Weźmy od piątki, od końca. Sprawdź miejską tablicę ogłoszeń. Dwa listy gończe wisiały na tablicy ogłoszeń pośród murowań i istotnych pierdółek. Ścigarny Ernie Bragul, jakiś tam. Murderer of Mrs. Maringer and her unborn child, one Ernest Barguckle. If you have any information regarding Ernie, visit the sheriff's office. Dobra, nagroda żywy 30 lub martwy 60. A mówili, że ten głos mówił, że preferują żywego. Więcej informacji w biurze szeryfa. To bardziej się opłaca go ciuknąć. Bierzemy. A tak, Ernie, sukinkot, rabował se jakieś sklepiki na rubieżach, ale przy ostatnim napadzie niechcący zastrzelił ciężarną żonę lokalnego pastora. Ludzie chcą, żeby wisiał. Nim zaczęła się ta zima, ktoś wspominał, że widział go w okolicach przełęczy Garbusa. Dobra, i Piłat, ścigany. Wanted, preferably dead. Mysterious murderer and torturer at large. Nicknamed Pilot. Visit sheriff's office for more information. Tu żywy lub martwy tyle samo, 90. Jakie wielkie te nagrody są. Bierzemy. Dopadniemy tego zabójcę. Okej. Okay. Biuro szeryfa. Szeryf Tom wyglądał na wygodnego, leniwego cwaniaszka, ale coś w jego oczach nie pozwalało mi go lekceważyć.
Spytaj o Erniego. Ścigacie Erniego? Powodzenia. Zaszył się gdzieś w przełęczy Garbusa i wątpię, czy ktokolwiek zdoła go stamtąd wykurzyć przed odwilżą. No, ale jeśli chcecie spróbować, śmiało. Uważajcie tylko, bo Erni to kawał chłopa. Boi się tylko ognia, bo się poparzył za dzieciaka. Jak ten... Hound z Ogar z tego... z Gry o Tron. Dobra. Jak sytuacja? Co możesz nam powiedzieć o Pinefalls, szeryfie? To miłe, ciche miasto. I tak ma zostać, jasne? Okej. Piłat. Ach, ten to jest dopiero cierń w dupie. Wariat jakiś. Porywa, przybija do krzyży, torturuje, zabija. O, to te trupy, które znaleźliśmy, to pewnie jego sprawka. A najgorsze jest to, że wrócił po 15 latach spokoju. Wyobrażacie sobie? A teraz ten cały Piłat wrócił i znów zabija. Ludzie się boją. Sal, szef tutejszego salonu, zbiera dodatkową kasę na nagrodę za zabicie gnoja. Jeśli chcecie dopaść Piłata, to powinniście obejrzeć scenę zbrodni. Sadie Marlowe znaleziono na krzyżu tuż przed jej własnym domem. O tu, zaznaczę wam. Czy my Sadie nie znaleźliśmy już? Dobra, odwiedź salon. To było miejsce pełne dwulicowych szumowin, którzy z uśmiechem na ustach ogrywali naiwniaków do ostatniego centa. Zdecydowanie nie polecałbym, no ale nie poszliśmy tam przecież na drinka. Wspomnieliśmy o Piłacie, a Sal zaprosił nas do swojego małego biura. Ta, Tom mówił prawdę, zbieram ekstra kasę na nagrodę. Ludzie są przerażeni, w dziczy można się natknąć na ukrzyżowane ofiary. Jeśli naprawdę chcecie złapać drania, to jest jeden gość, który może wam pomóc. Trapper imieniem Bergson. Zaznaczę jego rancho na mapie. O, byliśmy już tam. Dobra. Doktorek, to rozumiem po prostu leczenie. Tak. Wróć. Zajrzyj do sklepu. Witam szanownego pana. Witam u T. Browna i syna. A ten syn to właśnie ja. Ha! W czym mogę pomóc? Jak leci? Jak tam, szanowny panie? Rząd wreszcie przysłał armię do walki z tymi dzikusami, ale słyszałem, że mają marne wyposażenie i że utknęli tu tak samo jak i my. Handlu. To można sprzedać? Nie, chyba nie. Ten też ma trochę zabawek. Lina. Lina, czy my liny nie potrzebowaliśmy? Już nie potrzebujemy. Już nie potrzebujemy. Ale tak jak kilo w sumie, lina może się przydać, można by ją kupić. O, do wspinaczki, wiązania więźniów i wieszania. Bierzemy linę. Bo później złapiemy tych kurna bandytów i nie będziemy mieli czym ich związać. I się wyda. Z tym jednym... co zabił tą kobietę w ciąży, podejrzewam, że będzie jakaś grubsza historia, i bo tam było więcej za zabicie, a mniej za doprowadzenie żywcem i to mi się tak ten, nie zgrywa. Więc zobaczymy. A poza tym mamy 4 bandaże, trochę dynamitów. Chyba na razie starczy, wróć. Odejdź. Dobra, z ekspedycji. Jeden. Staliśmy na ulicy paląc i licząc naboje, a Lazarus zgadał z dowódcą ekspedycji jakąś lokalną szychą. Po dłuższej chwili Lazarus powrócił i naświetlił nam sytuację. Mają 2 problemy, które muszą rozwiązać, by móc rozpocząć tę ekspedycję. A to oznacza, że my mamy 2 problemy, bo potrzebujemy dostać się do Boomta. Po pierwsze, potrzebują pracowników. I nie takich mieszczuchów z Pine Falls, tylko hardych pionierów, jak ludzie z Kalakala. Po drugie, potrzebują eksperta, kogoś z doświadczeniem w takich sprawach. Dobra wiadomość jest taka, że go znaleźli. Zła, że zginął gdzieś na północ... Zaginął gdzieś na północ stąd. Znikł bez śladu. Jeśli chcemy zdołać zabrać Syfon z Boomtown, musimy im pomóc rozwiązać ich problemy.
I wonder what would happen if for once we would ask them for help. I bet they would drop everything and risk their lives straight away. No, oczywiście, że tak. No weź, Blin, ci ludzie dość się nacierpieli. Pomóżmy, skoro już tu jesteśmy. No i znowu staniemy. No powiedziałem, że będziemy dobrzy, no to musimy Lazarusa tu dopieścić. Lazarus ma rację. Chcesz, żeby stary Merwin zamarł na śmierć? Flynn? No weź, liczą na nas. Poza tym i tak potrzebujemy się tam dostać. Skorośmy już byli w Kalakala i widzieliśmy, że nikt nie przeżył, to może zapytajmy uchodźców u Zejka, czy by nie pomogli z ekspedycją. Co do tego zaginionego inżyniera. Zdaje mi się, że wiem, kto może go otrzymać. Przeklęty Mose O'Kane i jego klan degeneratów. Mogę was zaprowadzić. Cóż, koledzy, wygląda na to, że znalezienie tego inżyniera to teraz nasz priorytet. Prowadź, że padre, nie ma czasu do stracenia. Dobra. Tusik nam się questy zmieniły. Odejdź. A my idziemy tu. O. Szkoda, że nie ma wskazówek. A, są wskazówki na mapie. Czy na mapie? No na mapie w sumie. Dobra. Stadnina. To było raczej małe, odludne rancho, oporządzane przez jednego tylko człowieka. Niemniej zdawał się robić dobrą robotę. Konie były zdrowe i nakarmione pomimo pogody. W stodole pełno było siana. Właściciel miał jednak inne problemy. Czego tam szukasz w tej przeklętej zamieci, he? Wyjaśnij rancherowi ofertę porucznika. Więc potrzeba im koni? A co mnie to? Moja córka jest chora i żadne ich tam obligacje wojskowe nie kupią lekarstwa, którego potrzebuje. Pomóżcie jej, albo zjeżdżajcie, zanim sięgnę po broń. Wylecz córkę ranchera. Dziewczynka była poważnie chora i wymagała leczenia. Jej, jeszcze nie mogę? Tyle byłem dobry dla niego, a on, kurczę, nie ten? No dobra, użyjmy cudownego toniku. Masz fart, akurat mamy coś, co może pomóc. Masz, weź to. Niech was Bóg błogosławi i pomyśleć, że chciałem was zastrzelić. Dawaj te obligacje wojskowe. Chętnie oddam 100 koni w zamian za życie mojej córeczki. Powiedzcie porucznikowi, że się zgadzam. No dobra, to powiemy. To powiemy, powiemy. Do porucznika to tu. To by przyspieszmy. Tak w dobrym RPG-u, więcej gadania, czytania niż wyborów, niż jakiś walk. A walki są wymagające. Odwiedź dowódcę. Zdaj raport na temat koni. Dobiliśmy targu z rancherem. Dostaniecie swoje konie. No, to było coś o nagrodzie. Doskonale, jak obiecałem. Oto wyjątkowa broń. Należała do naszego kapitana, zanim zabrał go ten ziomb. Albo, jeśli wolicie, mam tu $80. Strażnik pustyni. Opisowy strzał. Wrażenie 6. Cel przeciwnicy. Strażnicy Teksasu uwielbiają tę cholerną, wielką spluwę. Trudno im się dziwić, ponieważ ten rewolwer jest znakiem rozpoznawczym prawdziwych twardzieli. Może jest drogi, ale dorównuje zasięgowi i nie jest... Dobra, zasięg. Ma większy zasięg, bo aż do 18. Ale obrażeniami się wiele nie różni niż... Ma większy zasięg. A dobra, jestem łasy na broń. To piękna broń, poruczniku, weźmiemy ją. Ta kasa by się przydała, ale... Bo tu jest, o właśnie, aktywny zasięg 12.
Zróbmy tak. Ty masz to samo. O, ten ma to samo, też strażnik pustyni. Ma ten lepszy. Co ty masz? O, a ten ma słabszy pistolet. Bonus do trafienia w dychę. Tobie damy to. No dobra, na czym my to, bo telefon miałem. A, zmienialiśmy sobie broń. Okej, okay, rozumiem. No to tu już chyba pozmienialiśmy. Nie ma co dalej tam wymyślać. Sporo tych zadań dodatkowych zrobiliśmy, tylko kurczę. Co, idziemy po tego bandziora? A, M-ką będzie szybciej. O tu? Biegnijcie. Tu już nie da się wejść. O! Save your breath and your warmth. Przełęcz garbusa. Dobra. Zobaczmy, z czym to się je. Wyśledzenie Erniego w przełęczy garbusa zajęło nam godzinę. Znaleźliśmy porządną, zadaszoną ambonę myśliwską ze ścianami i w ogóle osadzoną na potężnej sośnie. Z okna sączył się dym i migało światełko. To musiało być to. Podejdź. Jak tylko ruszyliśmy w stronę ambony, usłyszeliśmy strzały, a śnieg wokół nas rozerwały kule. Ten drań miał idealną pozycję. Teraz było już jasne, dlaczego nikt nie zdołał go wykurzyć. Wycofaliśmy się i skryliśmy niedaleko ambony. Dobra. Mamy dwie opcje. Użyć dynamitu, by zabić Erniego. I zdobędziemy strzelbę. To pewnie jest strzelba Erniego. Zdaj się na doświadczenie Kleilish. Pójdzie go ten, związać. Dwa. Jedziemy. Nie mamy ten. Ale i tak dwójka mi się najbardziej podoba. Zostańcie tu jako dywersja, a ja zawrócę, przepełznę przez śnieg i dorwę go od tyłu. Szybko to skończę. Strzelajcie i sprawiajcie wrażenie, że wszyscy tu jesteśmy. Po około godzinie usłyszeliśmy strzał i ranny Erni spadł ze swojej kryjówki w śnieg. Kleilish wynurzyła się z bieli, wyglądając jak bałwan. Zdobywa sokole oko. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Skoro już po wszystkim, to wracajmy do Pinefalls, do szeryfa. Ale mi się kichło. Dobrze, że można szybko wyciszyć mikrofon, bo by wam bębenki rozerwało. To bliziutko było. A, czekaj. Inwentarz. Mamy strzelbę nową. Popisowy strzał może być. O, ta ma śrutówkę. Ta śrutówka tak do końca to mi nie pasuje. Inaczej. Ty dostaniesz coś z dłuższym zasięgiem. Tobie dam śrutówkę. Dlaczego? Bo często jesteś gdzieś blisko przeciwników i może się okazać, że nagle masz ich kilku wokół siebie. To będzie dobre. Tak mi się wydaje przynajmniej. Szeryf. Szeryf. Dobra. Odbierz nagrodę za Erniego. Za Erniego. Na tym poprzestaniu. Dziwię się, żeście go żywcem złapali. Wygląda na to, że jednak będziemy mieli wieszanko. Oto wasza nagroda. Zasłużyliście. Łej, tak po prostu? Podejdź. Ale mamy kasiorę. Stóweczka się należy. Myśmy przeszli tędy.
Przejdźmy ten, to jest ciekawości. Z tej wioski raczej nikt nas nie zaatakuje. No to już nic się nie da zrobić. O! Samotny nieznajomy. Natknęliśmy się na samotnego osadnika w podziurawionym kapeluszu. Wyglądał, jakby był w pół pożarty przez myszy. Był zamarznięty i cicho klął pod nosem, próbując coś wykopać z zamarzniętej ziemi. Podejdź. Co tam kombinujesz, partnerze? Nieznajomy podskoczył i wyrzucił obie ręce w powietrze. Nie miał broni poza prostą łopatą. Uspokoiliśmy go trochę, choć wciąż się pocił, zerkając na naszą posę. My możemy sobie nawzajem pomóc, ale niech pan przysięgnie, że mnie nie obrabujecie. No nie okradnę cię, no spoko, jeden. Przyrzekam. No to w czym problem? W zeszłym roku ukryłem tu oszczędności, a teraz, kiedy tak bardzo ich potrzebuję, nie mogę się przebić przez tę cholerną, zamarzniętą ziemię. Pomóżcie proszę, zapłacę. O, nie muszę marnować ten. Użyję Billa. To jak, Bill? Przydałby się ktoś silny i wyjątkowo sporny do tej roboty, jeśli wiesz, co mam na myśli. Czy ja ci wyglądam na cholernego muła? Carter, masz fart, że cię lubię. Dawaj no ten szpadel i odsuńcie się, cieniasy. Nie minęła godzina i wykopaliśmy skrzynię, a w niej była kasa, jakieś nudne wisiorki i całkiem niezła strzelba. Nieznajomy zaoferował nam 75 dolców za pomoc. Niewiele tego. Wolałbym chyba tę broń, ale w końcu przysięgłeś, prawda, Carter? Obrzyn? Dobra broń. Zażądaj strzelby. Dotrzymaj słowa. Pewnie, w końcu moje słowo coś znaczy. Powodzenia. I następnym razem polecam bank. Który ktoś później obrabuje. Ha, ha, ha. Na przykład my. To było małe, przytulne rancho pewnego trapera imieniem Bergson. Wielkiego chłopa, wyższego nawet od Billa. Kiedy akurat był w domu, handlował swoim starym ekwipunkiem. Pogadajmy. Bergsona jednak nie zastaliśmy. Wewnątrz znaleźliśmy za to ślady walki i krew. Ktoś porwał Bergsona i gdzieś go zaciągnął. Przynajmniej zostawił ślady. O, mamy ślady. Ta, to ślad Bergsona. Naprawdę powinien zmienić te swoje trzewiki przed wyjściem w taki ziąb. Ej, ale ktoś go śledził. O, dalej. Cyk. Więcej śladów. Bergson musi być niedaleko. Ciekawe, czy ten, kto za nim szedł, już go dopadł. O. Krwawy krzyż. Może go dopadł ten, kurczę, Piłat. Piłat dorwał Bergsona, nim zdążyliśmy z nim pomówić. Znaleźliśmy go przybitego do krzyża i okrutnie okaleczonego. Nim zadaliśmy mu cios łaski, zdążył jedynie wymamrotać jedno imię. Keller. Keller? Znam faceta o tym imieniu. Ma farmę niedaleko Pine Falls. Ale czy to imię zabójczy, czy kolejnej ofiary? Oho. To nam pomogli. Badaj dom Sadie Marlowe tu będzie. Porządny dom stał sobie samotnie wśród śniegów. Ktoś przybił oficjalnie wyglądające ogłoszenie do drzwi. Szukaj poszlak, notatkę już stąd wzięliśmy. Przepatrując dom w poszukiwaniu wskazówek, natknęliśmy się na dwie interesujące rzeczy. Stare zdjęcie grupy ludzi stojącej przed salonem sala.
oraz wyciętą nożem sentencję tuż nad progiem domu, którą Lazarus natychmiast rozpoznał jako cytat z Biblii. I widziałem, a oto koń płowy, a tego, który siedział na nim, imię było śmierć, a piekło szło za nim. Podaj farmę Kellera. O kurczę, a no dobra. Biegnijcie galopem. Zbadaj, co wiąże Kellera z Piłatem. Jest pan tam, Keller? Mamy parę pytań. Kellera nie było. Zdecydowaliśmy się przeszukać jego chatę na wszelki wypadek. Przypomniawszy sobie cytat z domu Sadi, Lazarus dorwał się do Biblii Kellera. Ta sama fotografia zaznaczała miejsce w Księdze Objawienia, skąd pochodził cytat. I spójrzcie na to zdjęcie. Wszyscy są pokreśleni z wyjątkiem... Zaraz, czy to nie Sal? Tylko trochę młodszy. O, on chce zabić. Oszesz. Pinefalls. Gdzie był Pinefalls? Tu. Ale już mam kasę. Salon. Kontynuuj. Sala też nie było u siebie. Jakiś Pius wyrzęził coś, tylko że Sal pobiegł do starej kopalni. Kiedy o niego spytaliśmy, ruszyliśmy pośpiesznie, czując, że zbliżamy się do końca tej całej gonitwy. No i gdzie ta stara kopalnia? Tu. A, znamy tą kopalnię. Już tam byliśmy. Wparuj do środka, szukając Sala. Wyciągnąwszy broń, wbiliśmy do środka, a tam w świetle paru lamp ujrzeliśmy Kellera i Sala. Sal siedział przywiązany do krzesła, a Keller trzymał spluwę przy jego skroni. Pytanie, czy chcemy się dowiedzieć, czemu takich nienawidził? Dawaj, dwójka. Hands up, Keller. We know you're pilot, and we want to take you alive. To prawda, Piłat to ja, przynajmniej tym razem. Widzicie, 15 lat temu ten drań Sal i jego przyjaciele z Pinefalls wpadli na pomysł, by się szybko wzbogacić, więc zmuszali ludzi, by sprzedali im ich ziemię. A jak nie chcieli się zgodzić, to ich torturowali i zabijali, przybijając do krzyży. Chcieli, żeby to wyglądało jak robota jakiegoś zbłąkanego świra. Ode mnie chcieli wykupić tę kopalnię, a kiedy powiedziałem nie, zabili moją żonę. No widzicie, czyli jest drugie dno. Więc wy róbcie co chcecie, ale Sal jest ostatnim z nich, a ja czekałem na ten moment 15 lat. Nie ujdzie sąd żywy. Nim zdążyliśmy mrugnąć, gąść zastrzelił Sala, po czym rzucił broń na ziemię i podniósł ręce do góry. Musieliśmy podjąć trudną decyzję. Lazarus domagał się sprawiedliwości, a Bill chciał puścić go wolno. A Flynn gadała w kółko o nagrodzie i o tym, że w tej opowieści nie ma niewiniątek. O! Jak go weźmiemy żywcem, to go powieszą. Jak go zastrzelimy, to też zginie.
Jedna opcja to puścić go wolno i nie będziemy mieli nagrody. Ale za to. Dobra, puścimy go wolno. Według mnie zasłużyli. Good decision. God damn it, Keller. Just God damn it. We can all understand revenge. Screw the reward. You get lost before we change our minds. Keller nic nie powiedział. Cokolwiek go napędzało, teraz wyparowało. Wyszedł z kopalni sennym krokiem i zniknął w dziczy. To był ostatni raz, kiedy widziano go w Oregonie. Tylko szkoda nagrody. No wiesz, zawsze możemy po prostu zwalić wszystko na Sala. Chyba nie będzie protestował. Dobra myśl, Jeleniu. Zróbmy tak. Szeryf Tom wszystko łyknie, jak mu pokażemy tamto zdjęcie. Haha, oszukamy i będzie nagroda. To idziemy. Odbierz nagrodę za piłata. To za historia. Niech nas złapie za ołówek i notes. Pismaki się zaszczają, jak to usłyszą. Ach, no tak. Oto wasza nagroda, plus coś ekstra z puli tego drania, Sala. No i fajnie. Dwa. Odejdź. Dobra, moi drodzy. Trochę przegadany, trochę pojeżdżony, ale misji zrobiliśmy sporo, bo wszystkie te dodatkowe, które gdzieś nam widniały. Tak więc ja póki co zachęcam was do oceny tego odcinka, do jakichś komentarzy, oczywiście do subskrypcji mojego kanału, no i mam nadzieję, że widzimy się w odcinkach kolejnych. Do zobaczenia, cześć!